Witam was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj chcę zaprezentować wam pyszny i bardzo szybki deser do zrobienia, czyli gorące śliwki z lodami. Można go już też przygotować dzień lub dwa dni wcześniej i przechowywać w lodówce. Deser ten jest w Niemcach bardzo popularny, jest serwowany w porze jesienno-zimowej. I nie zapomnijcie o subskrybowaniu, o lajkowaniu, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję wam za to, że ze mną jesteście i zapraszam was na filmik. W garku karmelizujemy 1 łyżkę cukru. Tutaj mam 150 ml wody i 150 ml soku z czarnej porzeczki, albo możemy to zastąpić 300 ml wytrawnego czerwonego wina. 250 g śliwek, mogą być mrożone lub świeże. Tu mam 2 łyżeczki skrobi kukurydzianej rozpuszczonej w zimnej wodzie. I potrzebujemy 1 łyżeczkę cynamonu i 1 gwiazdkę anyżu. I tak, załączam tu palnik i karmelizuję teraz cukier. Podczas karmelizowania nie wyłażemy w ogóle z kuchni, bo to idzie czasami bardzo szybko i może nam się karmel przypalić. I jeżeli wam się by przypalił, to z tym karmelem już nie idzie nic zrobić, bo wtedy on jest bardzo gorzki. Trzeba wtedy zrobić to od nowa. Także najlepiej po prostu stać cały czas przy kuchence, aż on nam się skarmelizuje. Deser ten jest też dobrą alternatywą na święta, na przykład Bożego Narodzenia, bo jak już wcześniej go dałach, można go zrobić dwa dni wcześniej nawet, przechowywać w lodówce, później tylko podgrzać i dodać gałkę lodu. I tak, cukier już mi tu się fajnie karmelizuje. I teraz go zaleję tym moim sokiem z tą wodą lub czerwonym winem wytrawnym, co bardzo też polecam, bo smakuje bardzo dobrze. Trzeba oczywiście bardzo to uważać, bo to jest bardzo gorące, także ostrożnie. I teraz do tego wrzucę moje śliwki. Dodajemy gwiazdkę anyżu i płaską łyżeczkę cynamonu. Wszystko razem wymieszamy i gotujemy na wolnym ogniu około 15 minut. Śliwki te powinny być fajnie mięciutkie, ale nie takie całkiem rozgotowane. I to już jest gotowy nasz deser. Teraz tylko zagęścimy skrobią. Chwilę wymieszamy, aż zgęstnieje. I nasze ciepłe śliwki są gotowe. Tak powinno to wyglądać. Nie powinno to być też ani za takie gęste. I tak nalewamy na talerz. Musi być to gorące, dodajemy gałkę orzechowego loda, smakuje to wyśmienicie. I trochę dekoracji, tak według uznania. Ja prawie miałam jeszcze czerwone porzeczki. I talerz jeszcze dookoła popruszyła trochę cynamonem, no ale też nie możemy z tym cynamonem przesadzać, żeby nie było tego cynamonu za dużo w tym deserze. No i tak, kochani, ten deser już jest gotowy. Można go podawać na gorąco z tym lodem, po prostu coś pysznego. Ja tutaj się już delektuję. Zapraszam do wypróbowania tej recepty. Dziękuję wam za to, że tu ze mną jesteście. Bardzo mnie to cieszy, że mogę coś do was jeszcze fajnego zawsze coś przygotować. Pozdrawiam też jeszcze wszystkich nowych widzów. I tak, kochani, to na tyle.
Widzimy się znowu na następnym filmiku. Pa, pa i do zobaczenia!